W ciągu 4 edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego Fundacja Art Fińskiego z rządowych środków zrealizowała 375 inicjatyw. Tyle inicjatyw wsparliśmy za kwotę ponad 1 800 000 zł. W tym roku 102 wnioski na kwotę 505 tysięcy zł. Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w te działania, którzy nas wspierają, którzy są z nami. Bardzo się cieszę, że 4 organizacje społeczne z terenu gminy Kluczewska otrzymały wsparcie z Fundacji imienia Stefana Artwińskiego. To bardzo ważne w związku z tym, że działanie społeczne jest bezcenne i to, co oni robią, naprawdę jest ważne i dla społeczeństwa jako całości, ale też dla mniejszych jednostek wsi na terenie naszej gminy. Jestem dumny, oczywiście to naprawdę coś bardzo wartościowego. Wniosek po raz trzeci składamy, ale pierwszy raz się udało właśnie pozyskać dofinansowanie. Otrzymaliśmy dofinansowanie na festyn gminny w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Tak jak wnioskowaliśmy, tak otrzymaliśmy. Będziemy mieli festyn 2 czerwca. No to będzie taki festyn rodzinny, trochę atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, dobre jedzenie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizacjom, grupom nieformalnych z powiatu włoszczowskiego, które chciały zrealizować swoje wnioski. Szanowni Państwo, bo to nie podziękowania dla polityków, nie podziękowania dla ludzi, którzy te wnioski dają, te środki przekazują, ale podziękowania dla tych społeczników, którzy chcą te wnioski realizować w małych ojczyznach. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy chcą się angażować społecznie, którzy chcą dla mieszkańców ziemi włoszczowskiej realizować tę inicjatywę. Serdecznie dziękuję samorządowcom, tym wszystkim, którzy nas wspierają i serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, którzy chcą zmieniać Włoszczowę i powiat włoszczowski.